Serdecznie Was witamy dzisiaj z parku Sikory po czeskiej stronie Cieszyna. Witają Was Iwona Bujok, Jacek Pożycki i Małgorzata Sztelerfur-Maniuk. Zgadza się, jesteśmy dzisiaj we trójkę. Jest z nami Pani Iwona, która wygrała konkurs, a poza tym jest bardzo aktywna zawsze w komentarzach na Facebooku. I zawsze komentuje to, co robimy i to, jak mówimy i to, jak wyglądamy. No bo wyglądacie fantastycznie. A, bardzo dziękujemy. Ty również dzisiaj, Iwonko, bo jesteś w stroju cieszyńskim, tak? Przepięknym zresztą, także przygotowałaś się wyśmienicie, za co bardzo Ci dziękujemy. Jesteśmy też ciekawi, co robisz i co lubisz robić, albo jakie jest Twoje hobby. To może powiem o moim hobby. Lubię wykonywać stylizacje ślubne, jeżeli chodzi o włosy. O. Fryzury ślubne lubię robić i na różne okoliczności, okazje. Mhm. A wziąłeś komórkę dzisiaj ze sobą, telefon komórkowy? Aha. To wiesz co, to proponuję Ci, żebyś go wyrzuciła tam do stawu za nami, dlatego że dzisiaj, proszę Państwa, przypada dzień bez telefonu komórkowego. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie wytrzymać jeden dzień bez telefonu, nie sprawdzając nic, ani nie dzwoniąc nic. Gosia, jesteś w stanie wytrzymać? Tak. Ja jestem w stanie wytrzymać, natomiast jeżeli chodzi o telefony komórkowe, to mam taką małą atrakcję. Przeczytam Wam fragment wiersza Jana Chmiela. Posłuchajcie. O tytule telefony. Dzwonią telefony w każdziutkiej chałupie. W aucie, na spacerze, we szkole, w gospodzie. Ludzie noszą te zdziorba na karku, przy pupie, bo moda na dzwonienie nastała w narodzie. Dzwonią starzyk do starki, żeby nie czekała, na niego z wieczerzą, bo przyjdzie nie skorzy. Starka dzwonią do wnuczki, żeby nie leżała za długo z galanem na łonie przyrody. Chłopcy z dziełchami siedzą w kawiarynce, dookoła stołu nie rządzą do siebie, ale każdy telefon dzierży w swojej ręce i kciukiem SMS-a jaki gosi klepie, a potem taki marny przyrost naturalny. To był fragment wiersza z tomiku Do rymu po naszemu Jana Chmiela. Bardzo ładny był ten wiersz, to przechodzimy teraz do życzeń. W dniu 15 lipca urodziny obchodzi pani Jadwiga Rakowska z Kozakowic. Koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie życzą. Z okazji urodzin życzymy Ci, abyś nigdy nie przestała marzyć, bo marzenia pozwalają przetrwać te wszystkie najtrudniejsze chwile. Abyś potrafiła dawać radość. Niech Twoje łzy będą tylko łzami radości, a nie bólu i smutku. Aby niebo nad Tobą było jaśniejsze, i aby otaczali Cię życzliwi ludzie. Niech Twoje życie toczy się tak, jak tego pragniesz. No. Tak. Jasne. Mamy ogólnie dużo. Dużo atrakcji dzisiaj. A może teraz ja nagram? A te samochody, które Państwo widzą, to też jest rozstawienie sceny. Czeski Cieszyn jest po prostu wielką metropolią. Tak. Czeski Cieszyn. Trudno byłoby o takie obrazki w naszym Cieszynie. Dobrze. Mamy nadzieję, że to za bardzo Państwu nie przeszkadza. Przechodzimy dalej do kolejnych życzeń. Tak. 20 lipca urodziny obchodzi Joanna Świwa. Z tej okazji cała redakcja OX.pl życzy Ci dużo zdrowia i radości. Szczęścia w życiu i miłości. Moc najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń, a także owocnej pracy dziennikarskiej. A teraz życzenia dla Beaty Heczko z Ustronia z okazji urodzin. Od dwóch Justyn, Natalii, Gosi, Ani i Beaty. Życzymy Ci subtelnej niecierpliwości wiosny, łagodnego wzrastania lata, cichej dojrzałości jesieni i mądrości dostojnej zimy. Przyjmij życzenia wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla Ciebie niezapomnianą przygodą, a zarazem powodem do zadowolenia. Niech nigdy nie zabraknie Ci ciepła i miłości najważniejszych osób. Wszystkiego dobrego. Dla mojej koleżanki Magdy Sikory-Poloczek z Goleszowa życzę powodzenia w nowej pracy, samych sukcesów, Magdziu mało stresów i wszelkiej pomyślności. Proszę, proszę. Maria. Halo? Wynajęliśmy dzisiaj specjalnych aktorów, którzy pokazują, że dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego. To taka mała ilustracja tego wszystkiego. A teraz życzenia dla Anety z Dębowca, która 17 lipca obchodzi swoje imieniny.
Z tej okazji Marek z Drogomyśla składa szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Ja sobie przeglądałem księgę imion i wynotowałem znaczenie imienia. Aneta to kobieta niezwykle oddana mężowi, dzieciom i sprawom rodzinnym. W jej domu panują spokój, harmonia i zgoda. Chociaż z natury Aneta jest przebojowa, impulsywna, a rutyna ją męczy. Potrzebuje czasu, aby się wyszaleć i przeżyć ciekawe przygody. Jestem ciekawa, Gosia, znasz jakieś Anety? Tak, znam. I teraz, zgadza się? Tak, myślę, że bardzo dużo tu... Harmonia zgodna, ale też rutyna ją męczy. Tak, i lubią się wyszaleć. Także pozdrawiamy wszystkie Anety, jakie znam. Tak, i prosimy o komentarz, czy faktycznie tak jest. Szczególnie Anety mogłyby się odnieść do tego, jakie są. A teraz życzenia popłyną do Ustronia. Do pani Beaty Kępy z okazji urodzin. Wszystko, co było twoim marzeniem, co jest i będzie w przyszłości, niech nie mija cichym westchnieniem, lecz się spełni w całości. Wszystko, co piękne i upragnione, niech będzie w twoim życiu spełnione. Zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności życzą koleżanki z byłej pracy. A teraz mamy życzenia dla młodej pary. Dla młodej pary Reni i Przemka z okazji zawarcia związku małżeńskiego dla was mamy ślubne życzenia, co mają gwarancję spełnienia. Prezentów ładnych. Smutków żadnych. Radości licznych. Potem dzieci licznych. Uniesień gorących wielu. Miłych szelestów w portfelu. I do tego na końcu. Wypłaty 2 razy w miesiącu. Życzą Iwona. I Gosia. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnamy się z wami i pamiętajcie, ślijcie życzenia do nas na adres mailowy życzenia@ox.pl. Zamieszczanie życzeń jest całkowicie bezpłatne. A teraz dla państwa specjalny muzyczny upominek. Piosenka braci Kukuczków, Łukasza i Pawła z Istebnej. No i co? Widzimy się w takim razie z państwem na pewno za tydzień. Tak? Do zobaczenia. Życzymy udanej niedzieli. Do widzenia. Między stodołami czakaj mnie ma miła, hej między